Witam serdecznie wszystkich Państwa na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów. Witamy serdecznie panią premier Beatę Szydło, a także ministra finansów pana Pawła Szałamachę. Jako pierwsza głos zabierze pani premier. Bardzo prosimy. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, dzisiaj na posiedzeniu rządu został przyjęty wstępny projekt budżetu państwa na rok 2017. Wstępny, ponieważ prace nad budżetem będą jeszcze trwały przez kolejne tygodnie. W tej chwili projekt budżetu zostaje skierowany do Rady Dialogu Społecznego. Będzie konsultowany, czekamy na uwagi. Ale też jeszcze przez ten czas do końca września, czyli do momentu, kiedy prześlemy już ostateczny projekt przyjęty przez Radę Ministrów do Sejmu, będą trwały nadal prace w resortach i będą trwały prace przede wszystkim w resorcie finansów. To nie była łatwa dyskusja. To nie jest w ogóle łatwa dyskusja nad przygotowaniem projektu budżetu takiego, który z jednej strony wyczerpałby oczekiwania wszystkich resortów, z drugiej strony to najważniejszy, ten najważniejszy cel, który sobie stawiamy, czyli zrealizować priorytety programu, który przyjął rząd wobec obywateli, do którego zobowiązaliśmy się, programów prospołecznych, programów proinwestycyjnych i też tych wiele potrzeb, które związane są z bezpieczeństwem, z edukacją. I z drugiej strony, żeby to był budżet odpowiedzialny. My jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby odbudowywać dochody podatkowe budżetu państwa, ażeby uszczelniać system, ażeby wydawać pieniądze racjonalnie, aby też przede wszystkim utrzymać stan finansów publicznych w jak najlepszej kondycji, żeby był niski deficyt i żebyśmy mogli zarówno móc powiedzieć, że odbudowujemy finanse państwa, że tworzymy system, który jest stabilny, który jest przewidywalny, a z drugiej strony realizujemy te najważniejsze priorytety, najważniejsze cele, które zakłada rząd związany z naszą polityką prorodzinną, prospołeczną, polityką bezpieczeństwa, no i to najważniejsze wyzwanie, czyli polityka rozwojowa. Więc nie są to łatwe rozmowy, proszę Państwa, i te rozmowy będziemy jeszcze cały czas ze sobą prowadzić, nie tylko z poszczególnymi resortami, nie tylko w obrębie rządu, ale też później przecież czeka nas dyskusja w Sejmie, czeka nas w tej chwili konsultacje, czekają nas konsultacje społeczne. Więc ten proces przygotowywania i przyjęcia budżetu na rok przyszły, na rok 2017, dzisiejszą decyzją rządu o przyjęciu wstępnego projektu został rozpoczęty. Nie jest też tak oczywiście, że wszyscy są bardzo zadowoleni. Są ministrowie, którzy mogą być bardziej i tacy, którzy są mniej zadowoleni po tej dzisiejszej dyskusji. Ale cały czas jesteśmy zdeterminowani, ażeby te nasze rozmowy jeszcze kontynuować. Ministrowie zostali przeze mnie zobowiązani do jeszcze przeglądu swoich budżetów, priorytetów, do szukania oszczędności w swoich resortach, a Komitet Rozwoju kierowany przez pana wicepremiera Morawieckiego będzie w tej chwili pracował również nad tym projektem. Pan minister finansów, członek Komitetu Rozwoju, będzie wspólnie z innymi ministrami jeszcze pracował również nad tymi założeniami, które chcemy w przyszłym roku realizować. Ja tyle tytułem wstępu i myślę, że o szczegółach to na temat tego projektu budżetu, o naszych założeniach, o tym, co chcemy zrealizować i też o dobrych informacjach, które w tym budżecie są zawarte. One dotyczą właśnie wysokości deficytu, dochodów, które wzrastają, które będą jeszcze wyższe w przyszłym roku. O tym wszystkim powie zapewne Państwu pan minister Szałamach. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie pani premier, a teraz głos zabierze minister finansów, pan Paweł Szałamacha. Dziękuję pani premier. Szanowni Państwo, budżet na rok 2017 został przyjęty w oparciu o kilka podstawowych założeń makroekonomicznych, czyli uaktualnioną prognozę wzrostu produktu krajowego brutto do 3,6 punkta procentowego. Przyjęliśmy inflację na poziomie 1,3 punkta procentowego
i bezrobocie, stopa rejestrowanego bezrobocia na koniec okresu w wysokości 8%. Tak skonstruowane, tak zdefiniowane założenia pozwalają przy zakładanym wzroście dochodów podatkowych o ponad 8% na zamknięcie tej przestrzeni fiskalnej na poziomie dochodów w wysokości 324 miliardów złotych, wydatków budżetu na wysokości 383. Dosyć prosty rachunek oznacza, że deficyt w ujęciu nominalnym będzie wynosił 59 miliardów, precyzyjnie 59,3 miliarda złotych. I od kilku tygodni mieliśmy dyskusję co do tego, pierwsza dyskusja co do tego, czy zabraknie pieniędzy na podstawowe nasze priorytetowe, flagowe projekty i założenia. No a druga dyskusja, już krótsza, czy ten deficyt jest na poziomie realnym, rekordowym, wysokim itd., itd. Po pierwsze, w przyszłym roku będziemy realizować nie tylko w pełni sztandarowy program, wielki sukces polityki prorodzinnej nasz, czyli program powszechnego wsparcia rodzin 500+, przez cały rok kalendarzowy. Jest to uniwersalny program, który dotyczy całej ludności kraju, nie ma kryteriów dochodowych. Dotychczasowe wsparcie rodzin w Polsce dotyczyło przede wszystkim ludności miejskiej, bo były to ulgi w PIT-cie. Dzisiaj dokonaliśmy wielkiego przełomu. Jest on finansowany na bezpiecznym poziomie w całym roku, pomimo, że nie ma jednorazowych wpływów z aukcji na internet szerokopasmowy 9 miliardów LTE. Finansujemy także szereg innych zamierzeń. Jest poczyniona rezerwa na decyzję co do obniżonego wieku emerytalnego. O 2 miliardy będą wyższe wydatki infrastrukturalne w budżecie ministra Adamczyka na programy kolejowe i drogowe. Uruchomiony zostanie program przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Zostaną przeznaczone stosowne pieniądze na waloryzację inflacyjną wynagrodzeń w całej sferze budżetowej o 1,3%. W związku z tym szereg naszych założeń jest i zamierzeń, nazwijmy to politycznych, już będzie wkraczało, będzie ciągnionych z 2016 roku bądź realizowanych w zwiększonym wymiarze w przyszłym roku. I przy zachowaniu tego, co uważam za niekwestionowany sukces naszego rządu, całej Rady Ministrów i także przyznam Państwu mój osobiście, to znaczy zatrzymaniu deficytu budżetowego na bezpiecznym poziomie, na wiarygodnym poziomie 2,99 punkta procentowego. Wspomniałem o tej dyskusji sprzed kilku dni. Deficyt w poprzednich latach, podczas rządów naszych poprzedników, przekraczał 7%, 6%, 5%. On stopniowo schodził. Spadł w 2015 roku poniżej 3%. Ja jasno w Sejmie wielokrotnie mówiłem, że uważam to za dorobek poprzedniej ekipy, żeby oddać im sprawiedliwość, bo pamiętam, jakim wysiłkiem było osiągnięcie tego rezultatu przez pierwszy rząd Prawa i Sprawiedliwości w latach 2006-2007. To jest wartość, którą trzeba zachować. I pomimo tego, pomimo realizacji tych naszych zamierzeń prorodzinnych, my nadal obracamy się w bezpiecznej przestrzeni finansów publicznych. To jest bardzo duże osiągnięcie. Powiedziałbym, jeżeli patrzymy na politykę fiskalną szeregu innych krajów Unii Europejskiej, to trudno mi jest, szczerze mówiąc, wskazać inny kraj unijny, który realizuje tak ambitną agendę prorodzinną, tak ambitną agendę prorozwojową, a jednocześnie utrzymuje deficyt na bezpiecznym poziomie. Ja jestem otwarty oczywiście na pytania co do jakichś szczegółowych kwestii, natomiast tak jak powiedziała pani premier, jeszcze przed nami miesiąc, niełatwe dyskusje na Radzie Dialogu Społecznego, jeszcze będzie szereg spotkań bilateralnych, ja także będę rozmawiał z wszystkimi ministrami co do tego, jakie oni mają jakieś priorytety swoje wewnętrzne, bo niektórzy uważają, że założone pieniądze na przykładowo jakieś inwestycje, wydatki majątkowe mogą poczekać, a woleliby zrealizować inne zamierzenia. W związku z tym to będzie jeszcze dopasowywane przez następny
następny miesiąc już ze wszystkimi ministerstwami, taka, żeby już we wrześniu dokument w pełni bezpiecznej formie trafił do parlamentu. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, panie ministrze, a teraz czas na pytania. Prosimy. Dzień dobry, Michał Tracz, TVN24. Pani premier, panie ministrze, mam pytanie, czy zmieniają się szacunki dotyczące wydatków na program Rodzina 500+. Pytam dlatego, że pani minister Rafalska przyznała, że no, jest pewnego rodzaju niedoszacowanie, jeżeli chodzi o chętnych, czy osoby uprawnione do tego programu, więc pytanie o ile, ile pieniędzy jeszcze trzeba znaleźć, skąd te pieniądze wziąć, czy ta sytuacja dotyczy tylko tego roku, czy także przyszłego roku i jak to będzie wyglądało w latach przyszłych? Panie redaktorze, jeżeli program 500+ odniesie sukces, na który nam zależy, a tym sukcesem jest, to pan mi pewnie podpowie. Tak, słyszałem. Wyższy wskaźnik urodzeń w Rzeczpospolitej za rok, za dwa, za trzy, to oczywiście jest, że wydatki na ten program będą wzrastały. I my będziemy uważali to za sukces. Uważamy, że Polska powinna zmierzać do odbudowy demografii, do odbudowy pozytywnych trendów. Jeżeli, tak jak mówił pan wiceminister Marczuk, w tym roku urodzi się 380-390 dzieci, to w zależności oczywiście od tego, czy to będą jedynacy, czy już w istniejących rodzinach, to będą większe wydatki. Ale wszystkie te kwoty są w pełni zabezpieczone i dodatkowe finansowanie czy zmiany nie będą potrzebne w ciągu roku. Jest na to pełen pułap potrzebnych środków zabezpieczony. Ale o jakiej kwocie mówimy? Różnicy, ile więcej potrzeba, ile więcej osób się zgłosiło? Znaczy nie zgłosiło się więcej. Jest to kwestia pomiędzy 22,5 a 23 miliardy złotych i w pełni te pieniądze zawsze z kilkuprocentową rezerwą się tam znajdą. Bardzo proszę, kolejna redakcja z jednym pytaniem, dobrze? Ewa Paluszkiewicz, TVN24. Ja mam pytanie o manewry wojskowe w Rosji i odprawy dowódców w Ministerstwie Obrony Narodowej. Proszę Państwa, ja jestem w stałym kontakcie z panem ministrem obrony, z panem Antonim Macierewiczem. W tej chwili pan minister analizuje sytuację, spotyka się i trwa odprawa. Będziemy Państwa na bieżąco informować. Jest to wszystko pod pełną kontrolą z naszej strony. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Anna Ubian-Halicka, Polsat News. Ja mam pytanie o podatek handlowy od sklepów wielkopowierzchniowych. Jakie wpływy z tego tytułu w przyszłym roku? I czy nie obawiają się Państwo z tego tytułu albo wzrostu cen w sklepach, albo obniżenia cen dla dostawców? Wpływy z podatku sklepowego zakładamy na poziomie 1,6 miliarda złotych, takim bezpiecznym, bo wiemy, że raczej należy planować z pewną takim konserwatywnym podejściem. Jeżeli chodzi o zachowanie aktorów gry ekonomicznej, ten podatek jest właśnie tak skonstruowany, czyli ta jego progresja powoduje, że w przypadku, kiedy część firm sieci wielkopowierzchniowych chciałyby zagrać nie fair, innymi słowy próbować przenieść ten podatek w ceny, to otwierają naturalnie przestrzeń konkurencyjną dla tych mniejszych podatników. Oni będą wówczas mogli wygrywać. W związku z tym naturalną koleją rzeczy ten argument będzie się powtarzał, bo on jest bardzo ręcznym takim narzędziem retorycznym do dezawuowania tego podatku i widzimy to bardzo często. No w pierwszej kolejności atakowanie tego podatku polega na twierdzeniu, że zapłacą konsumenci. Jest to pewna szata czy kostium, w który ubierane są argumenty czy interesy wręcz precyzyjnie sieci wielkopowierzchniowych. Oni nie mogą powiedzieć, że nie chcemy płacić tego podatku, tylko zawsze będą argumentować, my jakoś sobie z tym poradzimy, ale tak naprawdę koszt będzie przeniesiony na innych. Jeszcze nie spotkałem się, szczerze mówiąc, z sytuacją, w której jakakolwiek branża dotknięta podatkiem powiedziałaby, no trudno, świetnie, będziemy go płacić. Nie lubimy, ale będziemy go płacić. Nie, zawsze muszą pokazać ten swój interes ekonomiczny, sprzedać w jakiś inny sposób. Bardzo proszę.
Pani premier, jutro Angela Merkel, kanclerz Niemiec, spotka się z panią tutaj w Warszawie. Wiemy, że przed tym wrześniowym szczytem 27 państw w niektórych kwestiach rozbieżne macie panie poglądy na różne sprawy. W związku z tym, czego pani się spodziewa po tym spotkaniu? Jakie to będą rozmowy? A jeśli mogę, to jeszcze pana ministra chciałem dopytać o deficyt, ponieważ wiemy już, że on nie przekroczy tej granicy 3% PKB, ale zbliży się do niej 2,9. A zatem, czy to nie jest ryzykowne założenie? Bo nie trudno sobie wyobrazić, że założenia dotyczące chociażby dochodów mogą się zmienić w najbliższym czasie. Proszę państwa, jutro będzie gościła w Warszawie pani kanclerz Angela Merkel. Na moje zaproszenie przyjeżdża na spotkanie, które najpierw jest podzielone na dwie części. Najpierw ja spotkam się w cztery oczy z panią kanclerz, a potem będziemy rozmawiać w formacie V4, ponieważ jutro jest też spotkanie Grupy Wyszehradzkiej. Polska ma przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej i przed szczytem w Bratysławie, który będzie poświęcony właśnie Brexitowi, będzie szczyt. Grupa V4 przygotowuje się na to spotkanie i zaprosiłam również do naszych rozmów panią kanclerz Angelę Merkel. Na spotkaniu bilateralnym mamy do omówienia wiele ważnych, istotnych kwestii. Niemcy są naszym ważnym sąsiadem, zarówno jeżeli chodzi o sprawy związane z gospodarką, jak i bezpieczeństwem. Nie ukrywamy, że w tej chwili w trudnej sytuacji, w której znalazła się Europa i w kryzysie migracyjnym i również w związku z Brexitem, jest to też nasz ważny partner do podejmowania wyzwań, które stoją w tej chwili przed Unią Europejską, reformowania Unii Europejskiej. I o tym wszystkim z panią kanclerz będę chciała rozmawiać. Mamy poczucie odpowiedzialności, wspólnej odpowiedzialności za sprawy w Europie. Polska i Niemcy są tymi państwami, które mogą w tej chwili odegrać bardzo istotną rolę. I to jest ten podstawowy zakres rozmów, który będziemy na tym spotkaniu w cztery oczy zapewne ze sobą prowadzić. Natomiast są jeszcze inne tematy, o których trzeba rozmawiać, związanych właśnie z bezpieczeństwem, chociażby z wydarzeniami na Ukrainie. No i są też sprawy takie, które obserwują opinię publiczną w Polsce w ostatnich dniach, jak sytuacja z odbieraniem dzieci przez polskich dzieci, polskim rodzinom, przez władze niemieckie. Też będę chciała poruszyć ten problem i poprosić panią kanclerz, aby przyjrzała się, w jaki sposób instytucje niemieckie mogą działać w ten sposób, ażeby polskie rodziny nie były tak krzywdzone. Więc tych tematów na spotkaniu bilateralnym jest do omówienia sporo. Potem będzie spotkanie w formacie grupy V4 i tutaj będziemy rozmawiali przede wszystkim właśnie o Brexicie, o tym, co na szczycie w Bratysławie może się wydarzyć. Będą przedstawione propozycje Grupy Wyszehradzkiej. Chcemy też usłyszeć od pani kanclerz, jaka jest jej propozycja do dyskusji. Jeszcze raz chcę podkreślić, że Niemcy, Grupa Wyszehradzka, ale przede wszystkim Polska i Niemcy mają ogromną rolę do odegrania w tym, co dzieje się w tej chwili w Europie, w Unii Europejskiej. Jastrzębski, Fakty TVN, pani premier, bo tam jeszcze było drugie pytanie właśnie ekonomiczne dotyczące deficytu do pana ministra. Przepraszam, nie żebym się pchał, nie. Ale ten deficyt i jego realność. Panie redaktorze, otóż stąpamy mocno po ziemi. Uaktualniliśmy, uwiarygodniliśmy prognozę wzrostu PKB. Ona tworzy bazę podatkową. Drugim czynnikiem, który bierzemy pod uwagę, są efekty, które już występują i te, które spodziewamy się, które wystąpią, naszej działalności odbudowy dochodów podatkowych budżetu. One są na tyle realistycznie założone, a jednocześnie ta zwyżka jest o ponad 8%, że pozwala na miarę precyzyjne obliczenie tej przestrzeni fiskalnej, w tym deficytu. Natomiast ona opiera się także na doświadczeniach z tego roku, z tego, co się dzieje już w mijających miesiącach. Ta maszyna powoli się rozpędza, zmieniają się postawy
podatników, zmieniają się postawy tych tego części szarego i wręcz czarnego biznesu, który widzi, że już nie będzie w Polsce robił takich wspaniałych interesów. I także zmieniają się postawy podatników, którzy zauważają, że w Ministerstwie Finansów mają, nazwijmy to, no, wiarygodnego partnera, a nie urząd toksyczny, nieprzyjazny. No, realizujemy dobro wspólne. I uważam, że także najlepszą oceną realistyczności cyfry, tego poziomu 2,9, jest reakcja w ostatnich dniach tych, którzy oceniają budżet, czyli inwestorów na rynkach finansowych, reakcja rynków finansowych od poniedziałku, która świadczy o tym, że te nasze dane są odbierane jako w pełni wiarygodne. Nie ma załamania, fluktuacji na rynku walutowym. Podobnie pozytywne tendencje cały czas są, jeżeli chodzi o malejące oprocentowanie obligacji Skarbu Państwa. W związku z tym uważam, że to jest propozycja sensowna. I teraz pan może, bardzo proszę. Krzysztof Jastrzębski, Fakty TVN. Pani premier, prezydent nie przyjmuje nominacji sędziowskich od 10 sędziów. Czy w pani opinii miał do tego prawo, mimo że ci sędziowie zostali wskazani przez KRS? Jeszcze króciutko, jak gdyby pani mogła ocenić nową zapowiadaną reformę edukacji. Czy warto ją wprowadzać, czy może zaczekać na konsultacje i jakby odpowiedzieć na wszystkie zarzuty, na przykład ZNP? Panie redaktorze, pan prezydent podejmuje wszystkie swoje decyzje zgodnie z obowiązującym prawem i po wnikliwej analizie. I oczywiście każda z tych decyzji jest przede wszystkim dyktowana interesem państwa i polskich obywateli. Decyzje pana prezydenta są suwerenne, ale oparte na wnikliwej analizie prawnych. Za każdym razem, z tego co wiem, kiedy pan prezydent składa podpis pod jakimkolwiek dokumentem. W związku z tym pan prezydent postąpił w tym przypadku zgodnie z obowiązującym prawem i oczywiście miał do tego, jeżeli miał przesłanki do tego, żeby tych nominacji nie przyjąć, to miał do tego prawo. Reforma edukacji jest konsultowana od dłuższego czasu z różnymi środowiskami. Pani minister Zalewska, przypomnę państwu, prowadzi te konsultacje od dobrych kilku miesięcy. Spotkała się we wszystkich województwach, spotykała się z różnymi stowarzyszeniami, z różnego rodzaju podmiotami, które zajmują się edukacją, wnikliwie się temu wszystkiemu przygląda. I jest przygotowana do tego, żeby reformę edukacji wdrażać. Jesteśmy do tego przygotowani, to jest nasze zobowiązanie. To jest nasze zobowiązanie wyborcze, również program Prawa i Sprawiedliwości. To zostało zaakceptowane przez wyborców, przez polskich obywateli. Chcemy stworzyć szkołę bezpieczną, chcemy stworzyć szkołę, która będzie dobrze kształciła naszych uczniów, która będzie dawała satysfakcję nauczycielom z ich pracy i przede wszystkim, że będzie przygotowywała dobrze do zawodu młodych ludzi i będzie realizowała również ważne cele wychowawcze. To wszystko to jest podstawa tej reformy, którą my zakładamy. Jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby wprowadzić ją w życie. I bardzo proszę, każdy z panów po jednym pytaniu, dobrze? Rafał Biekowski, pani premier, chciałbym zapytać o słowa Joe Bidena w sprawie Nord Stream 2, że to jest złe przedsięwzięcie dla Europy. Jak pani komentuje te słowa? Ja się tylko mogę podpisać pod tym stwierdzeniem. Polska cały czas podkreśla, że ta inwestycja jest inwestycją, która godzi w nasz interes gospodarczy. Mamy sojuszników, którzy razem z nami na forum europejskim podkreślają, że to jest inwestycja, która zaburza bezpieczeństwo energetyczne w Europie i konsekwentnie Polska będzie cały czas dążyła do tego, żeby ta inwestycja nie powstała. Proszę. Krzysztof Berenda, Radio RMF. Rozumiem, bo nigdzie o tym nie słyszeliśmy, że ten podwyższony 23% VAT zostaje w przyszłości i rozumiem, czy to będzie przedłużenie o rok na przykład tego wyższego VAT-u, czy już tak powsze czasy 23%, 3% zostanie. I skoro wiek emerytalny jest zapisany na czwarty kwartał, to skoro jest w budżecie, to już mam rozumieć, że na 100% na pewno, może nie tak jak z tą obietnicą VAT-owską, na pewno będzie w przyszłym roku obniżony już nieodwołalnie. Dziękuję.
Przepraszam, jeszcze raz drugie pytanie. O wiek emerytalny. Skoro rozumiem, jest zapisana obniżka w czwartym kwartale przyszłego roku wieku emerytalnego, więc skoro jest to zarezerwowane, to już rozumiem, że na 100% możemy mówić, że skoro pieniądze są odłożone, to obniżenie wieku emerytalnego nastąpi, rozumiem, to 60-65. Panie rektorze, no jest rezerwa na ten cel. Co do ostatecznego kształtu wieku emerytalnego będzie się wypowiadał Sejm oczywiście, tak? Ale my realizujemy konsekwentnie krok po kroku te założenia w harmonogramie, w tempie, który jest sensowny, rozsądny, który nam pozwala być wiarygodnym wobec przynajmniej no tej bardziej obiektywnej, już nie mówię życzliwej części obserwatorów sceny politycznej. Co do stawki VAT-u, tak jak to wielokrotnie zapowiadaliśmy, zostanie utrzymana. Co do tego, jak długo, no to to jest kwestia wykraczająca niejako poza horyzont decyzyjny natychmiastowy. Mój, kto będzie rządził w Polsce za lat 5, 6, 10, to ludzie zdecydują, mogą obniżać, podwyższać, mogą zupełnie zmieniać system podatkowy. Na pewno zostanie zatrzymana w przyszłym roku. Można się spodziewać tego VAT-u utrzymania 23? Na pewno w 2017 i będziemy reagować odpowiednio do wydarzeń w kolejnych latach. Pani premier w 2014 roku, komentując projekt budżetu na 2015, mówiła pani, że Platforma funduje nam najprostszą, ale i najbardziej destrukcyjną drogę rozwoju Polski, rozwoju przez zadłużenie. No wtedy, przypomnę, deficyt nominalnie było kilkanaście miliardów niższy niż ten dzisiejszy, a realnie w odniesieniu do PKB chyba wyglądało to bardzo podobnie. Więc czy teraz możemy takich samych słów użyć? Czy rząd funduje nam taką drogę rozwoju, najprostszą i najbardziej destrukcyjną? Czy jest inaczej? Jeżeli tak, to na czym ta różnica polega? Dziękuję. Proszę Państwa, rząd realizuje drogę rozwoju poprzez program odpowiedzialnego rozwoju przygotowany przez pana wicepremiera Morawieckiego, nastawiony na inwestycje, na nowe technologie. Mamy już pierwsze efekty, spada bezrobocie, podnosimy płace i przede wszystkim realizujemy wielki program prorodzinny. To jest program, który jest naszym priorytetem, który ma dać Polsce między innymi właśnie szansę rozwojową. Tak, my proponujemy Polsce rozwój poprzez rodzinę, poprzez wspieranie rodzin, poprzez szerokie budowanie właśnie wsparcia dla polskich rodzin, budowanie polskiego przemysłu, odbudowy polskiego przemysłu, tworzenie w Polsce warunków do inwestowania na warunkach, które będą dawały szansę przedsiębiorcom, ale jednocześnie będą też zwiększały polski rozwój. Proszę zwrócić uwagę, że pierwsze efekty tych wdrażanych przez nas reform i podejmowanych decyzji w tym roku, kiedy jeszcze pracowaliśmy na budżecie przygotowanym przez naszych poprzedników, bo ja przypomnę, że przecież budżet 2016 roku został przygotowany w oparciu o założenia i projekt budżetu przygotowany przez poprzedni rząd. Myśmy wprowadzili do niego pewne zmiany, ale to był projekt budżetu poprzedniego rządu. A mimo to udało nam się w tak trudnych warunkach doprowadzić do tego, że są wyższe dochody podatkowe, że ten system podatkowy zaczyna w tej chwili przynosić efekty. Te zmiany, które wprowadził pan minister Szałamacha, udało nam się wprowadzić program prorodzinny, na który wygospodarowaliśmy całą kwotę potrzebnych ponad 17 miliardów złotych w tym roku i szereg innych ważnych decyzji. Więc konsekwentnie będziemy ten plan realizowali w latach następnych, również w 2017 roku. O deficycie pan minister Szałamacha już mówił, ale myślę, że jeżeli jeszcze odniesie się, również uzupełni tę wypowiedź, to będzie to bardzo inspirujące. No, w zasadzie to byłby tylko dodatek do wypowiedzi pani premier. Panie rektorze, jest różnica deficytu na poziomie 2,9 z programem prorodzinnym i bez programu prorodzinnego. No, my przy
przykładowo tą różnicę zauważamy i zachęcałbym do otwarcia się na dialog i także jej docenienia. Szanowni Państwo, mieliśmy kończyć, ale jeszcze wakacje trwają, mamy wszyscy dobre humory, w związku z tym jedno krótkie na jedno pytanie. Ostatnie pytanie. Tak, bardzo. Karol Tokarczyk, Polskie Radio, do Pana Ministra. Gdyby mógł trochę opowiedzieć o naszej emisji obligacji w Juanie. Skąd w ogóle taka decyzja, jak ta aukcja wyglądała i po co myśmy w ogóle wypuścili takie obligacje w Juanie i zamieniliśmy potem to zadłużenie na euro. Dziękuję. Nie chciałbym przypisywać sobie wyników pracy pana ministra Piotra Nowaka, mojego zastępcy. Być może jutro po powrocie z Pekinu będzie w stanie się spotkać z częścią państwa, bo on jest autorem i on to przeprowadził. Jutro ląduje. A zrobiliśmy to także dlatego, że po pierwsze wychodzimy na rynki walutowe innych krajów. Współpracujemy z Chinami, rozwijamy ten kierunek powrotu Polski do Azji. Po drugie, dywersyfikujemy zarówno walutę, jak i miejsca emisji długu. A na koniec to od razu konwersja na euro powoduje, że de facto, tak jak mi zapowiadał wcześniej pan minister Nowak, będzie bardzo, bardzo niska cena tego długu po natychmiastowej zamianie na walutę euro. Jeżeli on będzie w stanie się spotkać z państwem jutro, to postaram się go namówić. I na tym wystąpieniu, na tej wypowiedzi kończymy naszą dzisiejszą konferencję prasową. Bardzo serdecznie dziękujemy pani premier, dziękujemy panu ministrowi, dziękujemy również państwu za uwagę. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.